Dość poranka długi. Jest z nami Piotr Bajtlik. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Cieszę się, że mogę znowu gościć w poranku dwójki. Bardzo nam miło zawsze. W sobotę o godzinie 19 w dwójce również. Inny Świat w adaptacji Wojciecha Tomczyka, reżyseria Anna Wieczór Bluszcz. Czy Piotr Bajtlik w roli Gustawa, o ile dobrze powiedziałem tak. wcześniej, to się wszystko zgadza. Jak się pracowało z Anną Wieczór Bluszcz nad tym e, słuchowiskiem? Na czym się skupialiście państwo? Bo teraz pracy. Hmm. No muszę powiedzieć, że z Anią wieczór bluszcz pracować to jest wielka przyjemność. I jest to osoba, która zawsze jest świetnie przygotowana, ma doskonałe wyobrażenie tego, co chciałaby osiągnąć podczas uh -huh. pracy, a jednocześnie jest reżyserką niebywale otwartą na, na wrażliwość aktora. I wydaje mi się, że, że to są te najfajniejsze momenty w naszej aktorów i reżyserów pracy, kiedy możemy wspólnie um, osiągnąć Jakiś, jakąś wartość dodaną poprzez zetknięcie się naszych wspólnych wrażliwości. Jesteśmy nawzajem otwarci na siebie i to jest świetne. I... Zawsze z Anią uwielbiam uwielbia, pracować, efekt tego zawsze jest satysfakcjonujący. To znakomita reżyserka, zresztą aktorzy doświadczają tej wrażliwości otwartości na etapie nagrania. Ja też miałem przyjemność pracować z Anną Wieczór-Bluszcz przy postprodukcji, w której też jest świetna, ale wróćmy do innego świata, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Słyszał pan ostateczny efekt tej pracy, czy nie jeszcze? Właśnie jeszcze nie słyszałem, słyszałem jakieś fragmenty, które już w radiu tutaj Państwo mhm. puszczaliście, natomiast jeszcze nie wiem jak to będzie wyglądało, czy w formie finalnej. Mogę sobie próbować to wyobrazić, bo wiem jak pracowaliśmy nad tym, natomiast jestem bardzo ciekaw... No to polecamy Efekt. państwu słuchowisko w sobotę o 19, jak już mówiłem. Jak pan pracował nad tą rolą? Bo wszyscy, którzy znają, a wszyscy znają inny świat Herlinga, Gustawa Herlinga Grudzińskiego, wiedzą, że jest to niezwykle intensywna, ciężka i mocna przeprawa. Trudna literatura. Tak. Trudna literatura no bo opowiadająca o, w zasadzie o humanizmie w czasach nieludzkich, czy o, o, o tym, że... Być może nie jest możliwe ludzkie zachowania w, w nieludzkich okolicznościach, więc jak pan się do tego przygotowywał, jak pan tę mm. postać tworzył? No, widzi pan właśnie pierwszy raz zetknąłem się z tą książką, mając pewnie, będąc nastolatkiem, gdzieś pewnie w liceum. No tak, bo to lektura. Tak, po prostu. No i oczywiście przeżyłem to, ale a, bardzo, ale mm, nie zostawiło to we mnie jakiegoś trwałego śladu. Natomiast teraz, kiedy do tego wróciłem, to naprawdę mocno to, 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 to we mnie, mocne piętno to we mnie odcisnęło. Jest to literatura, tak jak pan redaktor mówi, trudna i dotykająca tej najciemniejszej, mm. najciemniejszej strony naszej cywilizacji. Gustaw Herling-Grudziński mówił, że jest to książka o inicjacji dwudziestoletniego człowieka w totalitaryzm mm. XX wieku. O jego pierwszym kontakcie z tym. Jest to książka o braku moralności, o, o antymoralności. Jest to takie spoglądanie w to jądro ciemności XX wieku. Jest to wizja przerażająca, a jednocześnie, jak się czyta, to człowiek zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, że to przecież jesteśmy my, ludzie. Że teraz mamy poczucie takiej wolności, spokoju, bezpieczeństwa, tak nam się wydaje, ale przecież. To może wrócić. To nie jest nam dane, ta, ten spokój i poczucie bezpieczeństwa nie jest nam dane raz na zawsze. Zresztą, Bertrand Russell napisał, że stąpamy po cienkim lodzie, który w każdej chwili może się załamać, prawda? I, i zresztą miał rację. Mieliśmy już z tym do czynienia chociażby w latach 90. na Bałkanach. Co chwilę widzimy, że, że dzieją się rzeczy niepokojące. I kiedy się to przeczyta, i ma świadomość, że to mogłoby kiedyś w jakiejś, może, innej formie powrócić. To jest to naprawdę wizja przyprawiająca o, o ciarki No właśnie, i myśmy... naprawdę mocno przerażająca. Ja myślę, że całe rzesze ludzi, którzy urodzili się już w wolnej Polsce, nieodporni na tę zarazę, jaką jest nienawiść i, i możliwość rzeczywiście wojny, ludobójstwa, uwierzyli, że tak, że tak będzie zawsze. Kiedy, kiedy czcimy rocznicę powstania warszawskiego, ja sobie myślę na przykład o Syrii, bo. Przecież tam dzieje się, Właśnie. wydarzyło się dokładnie w zasadzie niemalże to samo. E, no i to taki, taki tekst nam o tym przypomina. Ja też że słuchając tego słuchowiska wczoraj myślałem o filmie, który widziałem niedawno, nie 1917. Nie wiem, czy pan to widział? Nie, jeszcze nie. nie. A to polecam, bo to e, arcydzieło. Ale to też jest taka opowieść, bo, bo, bo często sobie myślimy o wojnie, o, jako o jakiejś takiej przygodzie radosnej. A, czy, 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 czy o komunizmie jako takich czasach, kiedy się radośnie gdzieś tam nabijało z tego, z, tego, z tego czasu, a totalitaryzm jest po prostu okrucieństwem i to ludzie sobie to okrucieństwo fundują? No też jest to. Tak, i tam jest to pokazane no, po prostu no, w takiej formie, że nie można obok tego przejść obojętnie. I y, Gustaw Herling-Grudziński też bardzo walczył o to, żeby uniknąć tego relatywizmu moralnego dotyczącego tamtych czasów, żeby żeby właśnie w czasach wolności nie usprawiedliwiać jakichś zachowań, że, że wolność wymaga od nas specyficznego podejścia do tematu moralności i, i, i nie możemy sobie pozwalać na relatywizm moralny dotyczący tego typu wydarzeń. I to dotyczy również wydarzeń, które się dzieją, tak jak pan redaktor mówi, w Syrii, które się działy na Bałkanach, które mogą się dziać za chwilę mhm. wszędzie. Demokracja, wolność, bezpieczeństwo nie, nie są dane raz na zawsze. Ciężko sobie wyobrazić pracę nad taką rolą w teatrze radiowym, bo państwo sobie pewnie tego być może nie zdają wszyscy sprawy z tego, ale to jest bardzo szybka praca. To, to jest po prostu awista tak naprawdę, niemalże no nie prawie do końca, avista. ale Czasem prawie Awista no tak, nie jest to tak, teatr, nad którym się rola, nad którą się pracuje miesiąc, tak. tak, Tak, tak. To jest specyficzny rodzaj pracy. Nawet anegdoty o tym krążą, jak czasem jakiś nadgorliwy aktor chce tam bardzo próbować i dowiedzieć się, jak to mamy zagrać, na co starszy, bardziej doświadczony kolega mówi, mówi mu, proszę pana, to jest radio, tu się czyta. No, tu się czyta rzeczywiście, ale jednocześnie chcemy dotknąć tych emocji, które są tam zapisane, chcemy dotknąć tej historii. Tutaj Ania wieczór pluszczy miała bardzo ciekawy na to pomysł i jest też świetna adaptacja, że na przykład rola Narratora jest uh -huh. rozdzielona na nar właśnie na narratora i na I Gustawa Helminga Grudzińskiego. W roli narratora Andrzej ma Andrzej Mastarysz. Tak jest. I, i, I jest to bardzo ciekawy zabieg. A jak się pracuje? No, rzeczywiście to wymaga wielkiej, jest to praca bardzo intensywna, w bardzo dużym skupieniu, i, ale dająca też olbrzymią satysfakcję i frajdę, bo to powstaje po prostu na naszych oczach. To, to, to uh -huh. jest wszystko gorące. Bo bardzo to lubię. No wyobrażam sobie. Praca w Teatrze Wyobraźni jest niezwykłą przyjemnością. A, bo aktorzy tych ról, przez to, że mimo że one są intensywne, ale, ale szybkie, często nie pamiętają. Pamięta pan swój debiut w Teatrze Radiowym? Pierwsze role? Pierwszą rolę? Um, tak, to było e, u, Modesty, u Modestowicza. Mm -hmm. Yy, ja, nie pamiętam, jak się nazywał ten mój bohater, pan redaktor, nie ma tej informacji. Nie, nie, nie mam, bo od mnie to nie, jest, że ja to sprawdziłem yy, i tu teraz... To było... No, nie przypomnę sobie teraz tytułu, ale, ale, ale pamiętam, jak nad tym pracowaliśmy. Bo mm -hmm. to była spora rola, nawet tam coś było do zaśpiewania. I, i, i to było dla mnie takie odkrycie, ten, ten Teatr Polskiego Radia. I jestem wdzięczny Waldemarowi Modestowiczowi, że mnie do tego teatru wyobraźni zaprosił. Bo to jest wielka przyjemność tam przebywać i, i pracować. Te studia też mają specyficzny klimat, bo to takie o, tak. nasze Abbey Road. Tak, tak, tak. tak. Dużo, dużo, się, dużo pan gra głosowo, także w dubbingu. W dubbingu to, to akurat się przygotowałem, bo to wiem, że kinówka była, <grym> do czego pan nie był przygotowany. Nie, nie był... A tak, to prawda, to prawda, kinówka. Y... Podróż na tajemniczą wyspę. Tak, to zgadza się, zgadza się. Podróż na tajemniczą wyspę. Nie miałem świadomości, że to jest kinówka, bo powiedzmy uh -huh. seriale w dubbingu, no, nad serialami pracuje się dosyć szybko, uh -huh. niemal awista. Natomiast no kinówka wymaga pochylenia się um, nieco bardziej precyzyjnego nad tematem. Także jak się dowiedziałem, że do... przyszedłem do studia i się dowiedziałem, że to jest kinówka, byłem nieco przerażony, ale okazało się, że wszystko poszło bardzo fajnie i nawet potem mówiono, że, 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 że ta postać to jest skóra zdjęta ze mnie, że ten mój głos tam leży idealnie. No, bardzo się z tego cieszę. Dużą frajdę daje mi praca głosem. Lubię pracować przed mikrofonem w radiu, czy, czy w studiach dubbingowych, czy innych. 15 lat z kolei w teatrze polskim, dobrze powiedziałem? 15 lat, bo to rozmawialiśmy. Tak, że około 15 lat w teatrze polskim. Teraz y, chwilowo jestem na urlopie, patrzę, jak to jest być freelancerem. Mhm. E, chciałem troszeczkę, właśnie, poczuć, jak to jest nie mieć etatu. Etat jest fantastyczny, daje takie zabezpieczenie aktorowi no bo wiemy że, że będziemy co chwilę tam do czegoś proszeni do jakiejś kolejnej produkcji ale jednocześnie mam poczucie że nieco usypia nas bo to, to bezpieczeństwo właśnie powoduje że że, że my nieco usypiamy. Nie, nie wszyscy, ale mm -hmm. myślę, że mnie to trochę dopadło, dlatego chciałem zobaczyć, jak to jest jak być. Jak nie mieć etatu. Jak to jest być na wolności. No i to są oczywiście blaski i cienie tego, tego, tego nie o, Z całą pewnością dachu. też jestem ciekaw, jak to by było nie mieć etatu. Eee, rozmawialiśmy też przed anteną o tym, że jakieś wokalne plany, no to żeby nie było, że tylko ja. Eee, jakie, jakie te plany są, o czym pan myśli, czego by pan pragnął, bo mówiliśmy, że o Aha. musicalu, który był, a jak pan chciał rozwijać się ewentualnie właśnie jako znaczy, karierę wokalną? No to nie, jest, to nie mowa o karierze, to jest, bardziej mowa o tym, żeby się wyrazić siebie, swoją wrażliwość, jeśli mogę o takiej powiedzieć, czy, czy swoje przemyślenia, Poprzez, poprzez to przedłużenie mowy, jakim jest piosenka, czy, wok no, czy wokal, śpiew. Mhm. Zawsze sprawiało mi to dużą przyjemność, a właśnie będąc na etacie w teatrze, nieco miałem tę formę wyrazu ograniczoną, i chciałbym na, na pewno do tego wrócić. Mam parę pomysłów doty dotyczących recitalu, czy jakiegoś małego koncertu. A ja co mówili aktorzy, autorzy, piosenkowi. Jakie teksty, jaka muzyka, jakie piosenki? Zainteresowanie mam bardzo szeroki i to jest nawet problem, bo, bo tak naprawdę nie wiem na co się zdecydować. Mm -hmm. Pamiętam, robiliśmy w Tatrze Polskim jeszcze wiele lat temu piosenki Brela, mm -hmm. tak na świeżo. To, to jest, wiadomo, fantastyczny materiał, z którego można czerpać garściami. Poezja w różnej formie śpiewana. Mm -hmm. Czy nawet muzyka taka, która nam się wydaje popularna, którą można. Zinterpretować. zinterpretować tak, jak na przykład Cichowskiego można było zrobić fantastyczny spektakl muzyczny. Dokładnie. Także, także tych pomysłów jest bardzo wiele. E, póki co e, z tych wokalnych rzeczy, tak jak pan redaktor wspominał, zrobiłem taki wspólnie z fantastyczną ekipą artystów e, w basenie artystycznym opery kameralnej e, Musical List z Warszawy. E, będziemy go grali teraz znowu w maju. Już teraz serdecznie zapraszam państwa. E, natomiast ja ciągle myślę o tym, bo, bo mówię, forma, wyrażanie się poprzez śpiew, poprzez, poprzez wokal y, zawsze dawało mi wielką przyjemność i, i, i wydaje mi się, że jest to coś, nad czym powinienem też troszeczkę się skupić. No to powodzenia w takim <laughs> razie. Zapraszamy Państwa do słuchania Dwójki o godzinie 19 w sobotę. Inny świat. Piotr Bajtlik w roli Gustawa. Piotr Bajtlik był gościem Czasowego Poranka Dwójki. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja dziękuję bardzo i zapraszam.